A teraz wracamy do audycji, do mojego gościa, pani Elżbieta Bukowska. Pani Elżbieta Bukowska, kim jest? Jest to pani, która jest pedagogiem specjalnym, specjalistą terapii pedagogicznej, kuratorem sądowym oraz osobą, która zajmuje się edukacją seksualną dzieci w specjalnej szkole. Elu, ja mogę dość jak się zwracać, ponieważ znamy się już kawał czasu tak. i wydaje mi się, że pan, pani akurat by nie przystało nam tutaj rozmawiać, bo znamy się już dosyć długo. Tematem dzisiejszej, dzisiejszego spotkania, dzisiejszej audycji jest, co ogląda twoje dziecko? Co miałeś na myśli, przygotowując tą audycję dzisiaj? Przede wszystkim zagrożenia, jakie wynikają z tego faktu, że dzieci spędzają ogromną ilość czasu ostatnio przed ekranem. Czy to telewizora, czy komputera, mhm. czy z komórką w ręku. Mówiąc szczerze, od dłuższego czasu obserwując tą sytuację, jak żyjemy, każde dziecko praktycznie ma od urodzenia kontakt z mediami. Czy ty odnosisz podobne wrażenie? Tak. Rzeczywiście tak jest. Dzieci po urodzeniu wracają ze szpitala do domów, w których przecież odbywa się normalne życie. W wielu domach odbiornik telewizyjny, na przykład jest włączony od rana do późnego wieczora. Najważniejszym przecież czynnikiem środowiskowym jest rodzina to ona przez pierwsze lata życia ma znaczący i, i kształtujący y, osobowość wpływ. Y, dzieci wszechstronnie się rozwijają, jeśli ta rodzina prawidłowo funkcjonuje. Zresztą psychologia też mówi, że pierwsze siedem lat życia dziecka kształtuje naszą osobowość i, i tak jest. Ale zauważmy, że właśnie w tych ostatnich czasach y, wielu rodziców dopuściło czy świadomie, czy nieświadomie do tego, żeby media kształtowały osobowość dzieci? No niestety tak to jest, że współczesne środki masowej komunikacji w dosyć dużej mierze kształtują postawy naszych dzieci i naszej młodzieży. W ostatnich latach, zwróćcie Państwo uwagę, powstało nowe uzależnienie i to, uz to uzależnienie, temu uzależnieniu nadano nazwę siecioholizm. Ogólnie jest to uzależnienie od ekranu. I trzeba przyznać, że niestety, ale tego typu uzależnienia, uzależnienie coraz częściej przyjmuje masowy wymiar. W pierwszych latach dziecka. Y Dzieck, w pierwszych latach swojego życia dziecko styka się najpierw z telewizorem, tak? bo jest to mm -hmm. tak y, najbliższe mu w otoczeniu, a następnie w, y, dostaje do ręki telefon, y, komputer. Y, I to jest dla mnie też przerażające. Ja mam taki zwyczaj, że bardzo często y, po weekendzie pytam moich uczniów w klasie, mam ich y, kilkoro, chłopców samych. Jak spędzili weekend? I y, muszę z przykrością stwierdzić, że coraz częściej mówią, że y, coraz więcej czasu spędzają właśnie y, przed y, komputerem grając albo przed telewizorem oglądając bajki, filmy. Y, nie wiem, czy, czy jest to dobre, znaczy ja wiem, że nie jest to dobre mhm. dla siedmiu, y, ośmiu i dziewięciolatków. Ale często rodzice sobie z tego niestety nie zdają sprawy. W takim układzie powiedz mi, dlaczego rodzice tak y, zaczynają korzystać z tych mediów w swoim stylu wychowania? Przecież to nie jest normalna rzecz. No właśnie, po części dlatego, że jest to dla rodziców bardzo wygodne. Często z powodu przemęczenia, m, bardzo często z powodu brako, braku czasu. Y, rzeczywiście wielu rodziców dosyć świadomie wybiera tą drogę wychowania. Bo tak to jest, że w momencie, kiedy z dziecka, sadzasz dziecko przed ekranem, to nagle z takiego dziecka niesfornego, natrętnego, złaknionego działania i doświadczeń, krzyczącego, domagającego się też naszej uwagi, staje się dzieckiem grzecznym. Oczywiście w cudzysłowie to mówię. Ja mam na to taką swoją nazwę jest to tak zwane czarowanie na ekranie. Proszę zauważyć, że pierwszy kontakt dziecka z ekranem ma miejsce praktycznie równocześnie w momencie, kiedy zaczyna ono mówić, czyli tak gdzieś około drugiego roku życia, dziecko zaczyna wtedy mówić, ale też zaczyna coraz bardziej świadomie słuchać, zaczyna baczniejszą uwagę zwracać na dźwięki, które wokół niego krążą. Dziecko obraz już koduje wcześniej, ale w momencie, kiedy ten obraz współgra z dźwiękiem, zaczyna go w do, takim dosyć istotnym stopniu ten ekran interesować. W tym miejscu chcę też dodać, że jest też taka grupa rodziców, która bardzo świadomie, bardzo świadomie podchodzi do wpływu mediów na rozwój dzieci, i w ich domach bardzo często nie ma odbiorników telewizyjnych, a jeżeli są, to korzysta się z nich. Pod, kon pod kontrolą, bardzo świadomie i bardzo wybiórczo. Czyli powiedz mi teraz w takim układzie, ty zwolennikiem jesteś y, czego? Czy żeby telewizor był w domu, czy w ogóle nie powinno być telewizora i te dzieci nie powinny w ogóle oglądać telewizji tam do określonego wieku? E, tak. E, znaczy nie, e, może tak, e, nie uważam, e, że telewizora w ogóle nie powinno być w domu. E, telewizor, jak każdy inny sprzęt, e, pełni jakąś tam swoją określoną okay. funkcję. Ale ja chciałam jeszcze wrócić do tego poprzedniego mhm. pytania, bo chciałam zwrócić na, na pewną rzecz uwagę, a mianowicie na to, że mm, y, dzieci, y, dzieci lubią się bawić. Tak? Jest to, zabawa jest jakby naturalną potrzebą dziecka i, i, i to każdego dziecka. Psychologia i, i pedagogika rozróżnia kilka rodzajów zabaw i, i mamy tutaj zabawy fizyczne od... Y, które pozwalają nam się fizycznie rozwijać, bieganie, skakanie, jakieś tam jazdy na rowerze, zabawy z wykorzystaniem przedmiotów, puzle, klocki, y, gry różnego typu. Y, następnie dzieci y, lubią się też bawić y, w, w zabawy z odgrywaniem ról. A w momencie, kiedy my sadzamy dziecko przed telewizorem, y, to to dziecko przed ekranem zostaje pozbawione wielu pozy takich pozytywnych doświadczeń. Y, y, Przede wszystkim y, możemy też zakłócić y, no, rozwój tego dziecka, dojrzewanie mózgu naszych dzieci. Dlatego, że dzieci siedząc przed ekranem widzą, widzą, podkreślam to słowo widzą, ale nie, nie biorą ak aktywnie udziału w określonej sytuacji, w, za w zabawie czy w dialogu. Zupełnie inaczej to wygląda w zabawie, prawda? Oczywiście, ale cały czas mówimy o dzieciach, które są tego do. Między drugim, a którym rokiem życia, które właśnie... Siódmym, powiedzmy tak do, do momentu pójścia do szkoły. Czyli między drugim, a siódmym rokiem życia dziecko biernie de facto ogląda obraz, który jest na ekranie przedstawiany. Tak. Ale rodzice bardzo często z tego korzystają, aby dziecko uciszyć, aby zamknąć i dzieci wcale temu nie protestują. Nie, nie protestują. Jest po prostu tak, że posadzą rodzice przed ekranem, włączą bajkę, czy co tamkolwiek, film jakikolwiek i dziecko siedzi godzinę, dwie, pięć... Tak, po prostu tak. ogląda. Wracając do tego, co ja powiedziałem wcześniej. Powiedziałeś, że telewizor może być w domu, ale czy jesteś zwolenniczką tego, aby te dzieci w tym okresie czasu nie oglądały telewizji, czy raczej no, żeby oglądały tą telewizję? Ten wiek ten... 2 do 7 lat to jest taki naprawdę ważny okres w życiu dziecka mhm. i uważam, że im więcej innego działania, im więcej zabawy, im więcej kontaktu z rodzicem, tym, tym lepiej dla tego dziecka. Ono się wtedy najbardziej rozwija. No, rozumiem. Potrzeba kontaktu z człowiekiem drugim wypływa z naszej natury. My po prostu jesteśmy ludźmi, jak to mówią, stadnymi. Nie potrafimy żyć pojedynczo, bo jest to bardzo męczące. Możemy żyć przez jakiś czas. Ale nie wyobrażam, sobie, nie wyobrażam sobie, aby dzieci w wieku właśnie 2 do 7 zostawić samych sobie i żeby się siedziały i same się zabawiały. Chyba, że to są dzieci chore, bo takie mogą być, które w jakiś sposób y, nie nawiązują kontaktu z otoczeniem i bycie ich same ze sobą, tak według mojej opinii, mhm. nie sprawia im po prostu problemu. Y no, powiem szczerze, że generalnie dzieci w wieku 2 do 7 lat lubią, tak jak powiedziałaś, lubią kontakt z drugim mhm. człowiekiem. I to jest dla nich dosyć istotne. Takie posadzenie, one o tym nie wiedzą, ale posadzenie ich przed ekranem i uziemienie ich w cudzysłowie mhm. przed, przed telewizorem czy przed komputerem, no niestety. Myślę, że negatywne skutki może odnieść w ich dalszym życiu. O tym myślę, że gdzieś tam dalej poruszymy mhm. ten temat, ale, ale generalnie proszę rodziców na moich spotkaniach też z rodzicami, na moich warsztatach, żeby poświęcili ten czas, zainwestowali ten czas w dzieci właśnie w tym okresie. Żniwo zbiorą gdy te dzieci będą już nastolatkami. Rozumiem. Ale zauważyłem jedną taką prawidłowość w tym wszystkim, że w czasie tym, jak mówimy, w tym okresie 2 do 7 lat, kiedy dzieci stawia się przed ekranem, kiedy jest reklama, te dzieciaki nagle ożywają. Lubią po prostu reklamy. Dlaczego tak jest? No, zadałam kiedyś takie pytanie przedszkolakom. Dlaczego lubicie oglądać reklamy? I y, najwięcej odpowiedzi zebrałam, bo reklamy są ładne. Ładne pod względem? No właśnie. Jest w tym sporo prawdy, w tych odpowiedziach, bo rzeczywiście reklamy dzieciom kojarzą się naprawdę z czymś pozytywnym, a ich oglądanie dla nich jest przyjemne. Przede wszystkim reklamy są krótkie i w związku z tym są dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci, do ich odbioru. Często gra w nich muzyka taka przyciągająca ucho, mhm. łatwa w odbiorze. No i tak jak dzieci powiedziały, no reklamy pokazują ładne rzeczy, które małym dzieciom kojarzą się często z ciepłem, bezpieczeństwem, przyjemnym smakiem. Proszę zwrócić uwagę, teraz jest okres przedświąteczny, i w telewizji pojawiły się reklamy przedświąteczne, że otoczenie w tych reklamach jest piękne. Do tego świąteczne ozdoby, jakieś świecidełka nadające nastrój, cała rodzina w komplecie i na przykład do tego coś słodkiego, tak? Co dzieciom się kojarzy z czymś smacznym. No przecież same dobre rzeczy w tej reklamie są. I właśnie na tym to polega, bo producenci reklam skupiają swoją uwagę przede wszystkim na dzieciach i młodzieży. Jest to bardzo wdzięczna grupa odbiorców, a tak się składa, że oni z kolei wpływają bardzo często na decyzje rodziców. Podczas zakupów. I... No zgadzam się, bo takie dziecko jak stanie i tupnie nogą i wrzeszczy, i rodzic nie wie co zrobić, to tak. po prostu dobrze, dla świętego spokoju po prostu kupię to. Dokładnie. Tylko, że mm, te decyzje y, rodziców, y, właściwie wpływanie na tych y, rodziców, to nie tylko w czasie zakupów proszku do prania czy sprzętu sportowego czy audiowizualnego, ale często y, już takie starsze dzieci potrafią wpłynąć na rodziców podczas zakupu auta. I, i, I wybrać na przykład, y, czy podpowiedzieć rodzicowi, jaką markę samochodów ma. Y... No to akurat bym powiedział, że to nie jest złe, kiedy po prostu... Yy, no powiedzmy, wiecie... młodzież interesuje się tak no, motoryzacją. Czyli to bym powiedział, że to jest nawet dosyć pozytywny efekt tego oglądania reklamy, ale na przykład wyobrażam sobie, bo na przykład widziałem parę razy, yy, nie wiem, być może to jest właśnie reklama, że dzieciak sięga do torebki z karmą dla zwierząt, po prostu zajadaj i mówi, to jest dobre. To jest smaczne. No bo gdzieś tam w reklamie to było. Czy to jest prawidłowe? Nie wiem. No nie jest to prawidłowe. Nie jest to prawidłowe, ale właśnie to jest to, że y, 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 przesycenie y, oglądania reklam, może spowodować u dzieci właśnie takie niewłaściwe zachowania. No też słyszałem o takich sprawach, kiedy oglądały filmy typu Batman, typu nie wiem, tam jeszcze Spiderman. Były tak. takie przypadki, kiedy dziecko myślało, że będzie Batmanem, skoczyło z balkonów w stroju tak, Batmana zdarzały się I, to takie był, sytuacje. i to była sytuacja, kiedy to jest naprawdę niebezpieczne. Oczywiście tak. w tym przypadku, o którym ja mówię, dziecko nie przeżyło, ale sam fakt tego, że dziecko bez żadnych oporów, bez tego strachu wewnętrznego wykonuje te czynności jak na filmie. I to jest przerażające. I teraz jeszcze wracając do tego, mówimy, mówiliśmy o telewizji teraz, ale mamy jeszcze coś takiego jak tablety, komputery, telefony komórkowe. Czy również w tym przypadku mówimy coś, że to jest dobre lub złe? No, to prawda, że, że żyjemy dzisiaj w świecie zdominowanym przez multimedia. Dzieci wychowują się i uważają to za coś naturalnego jak najbardziej. Właśnie telewizja zajmuje wśród tych wszystkich multimediów u dzieci takie priorytetowe miejsce, też ma największy kr krąg odbiorców. Bo zauważcie Państwo, że telefony i komputery dopiero w późniejszym okresie życia dzieci dostają tak, do swojej ręki. No przypuszczam, no tutaj bym się z tym nie zgodził, bo znam dzieciaki, które. Które w wieku już dwóch lat świetnie operują telefonem komórkowym. Oczywiście na ich poziomie to, co one potrzebują bajka, gra świetnie to robią. No tak, też znam takie dzieci, rzeczywiście znam takie dzieci ale czy to jest dobre? No, tego nie powiedziałem. No właśnie, czy to jest dobre? Faktem jest, że dzieci intuicyjnie obsługują tak? Te, tego typu urządzenia. Mhm. To gdzie starszy człowiek się musi tego uczyć. A, a tutaj po prostu dziecko tak od y, sięga po, po to i, i, y, obsługuje. i obsługuje, daje sobie z tym radę. Ale ja y, chcę przestrzec rodziców przed wkładaniem w tak, y, u, tak małym dzieciom do ręki y, telefonów. Bo uważam, że y, właściwie misją osób dorosłych rodziców jest to, żeby te dzieci nauczyć umiejętnego korzystania. A y, w wieku dwóch lat y, dziecko jeszcze no, ta percep percepcja dziecka jeszcze jest y, no, na takim bym powiedziała y, poziomie nie do końca wykształconym, więc dlaczego pewne rzeczy zaburzać? Dobrze, Eluś. A teraz powiedz mi jedno pytanie jeszcze, bo takie mam. Więc jakie zagrożenia niesie ze sobą takie niekontrolowane spędzanie czasu przed ekranem? Co się wtedy z dzieckiem dzieje? O, tych zagrożeń jest wiele. Możemy je podzielić na fizyczne zagrożenia, psychiczne, moralne i społeczne. Które najbardziej według ciebie są z nich najgroźniejsze? Najgroźniejsze są, uważam, moralne. Mhm. Przede wszystkim dlatego, że dzieci, mając taki nieograniczony dostęp do, do mediów, mogą trafić na treści niedostosowane dla nich do odbioru. Mam tutaj na myśli pornografię i przemoc. Mhm. Temat jest bardzo obszerny, mhm. ale myślę, że warto tu przy okazji właśnie wspomnieć o nim. Właśnie uważam, że kupując dziecku telefon, a y wprawdzie powiedziałeś, Grzegorz, że y y są dzieci, które bardzo wcześnie ten telefon dostają do Aha. ręki, ale tak powiedzmy, rozsądni rodzice dają ten telefon dzieciom do ręki w gdzieś w okolicach pierwszej klasy, kiedy dziecko idzie do szkoły. Aha. Często w momencie, kiedy y jest y okres komunii, też dzieci dostają w prezentach telefony. I uważam, że to jest ten czas kiedy rodzic powinien usiąść z dzieckiem i po prostu powiedzieć dzieciakowi że telefon jest fajną rzeczą, ale mogą się pojawić w tym telefonie pewne filmy albo pewne obrazki, pewne zdjęcia, które nie są dostosowane do odbioru przez dziecko. Mam tutaj właśnie na myśli przede wszystkim treści pornograficzne czy treści związane z przemocą rodzic powinien uświadomić dziecko, że są to strony dla osób dorosłych, że nie powinien tego oglądać, gdyż te treści są, mogą być dla niego niezrozumiałe i bardzo szokujące. Tak, ale takie przysłowie mówi tak, zakazany owoc najbardziej jest pożądany. I w tym przypadku czasami mówienie o tych rzeczach dziecku nie wystarcza. I teraz troszeczkę zadam Ci takie może nietypowe pytanie, ale jak uważasz jako osoba, która ma doświadczenie z... Z dziećmi, które dorastają, i właśnie uczysz tych dzieci w jakiś sposób, albo przestrzegasz przed takimi nieporządnymi rzeczami. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o religijność takich osób? Myślisz, że te osoby mają <laughs> takie inne podejście do religii, czy w ogóle interesują się religią, czy w ogóle się nie interesują? Jak myślisz? No, tak. Często. Y Myślę, że, że, że gdzieś ta religijność jest na samym końcu priorytetów. Teraz możemy powiedzieć, że de facto, co teraz dzieje się w ogóle w kościołach chrześcijańskich i to, co dzieje się wokół nas, że młodzież nie interesuje się w ogóle religią, życiem duchowym, jest związane poniekąd ze stylem wychowania, jakim zostają wychowane. Tak, oczywiście. Czyli y, mamy już pierwsze zagrożenia typu, że dodając dziecku multimedialne urządzenia za wcześnie. Z jego umysłu, z jego tak jakby świadomości wyrzucamy treści ważne, które potem próbujemy na siłę im wtłoczyć do głowy lub do życia po jakimś czasie, no bo tak. zmuszając tak. na przykład niektóre dzieci do chodzenia na religię, czytania Pisma Świętego, czy w ogóle zajmowania się religią. To dla nich jest szok, no bo on pierwsze swoje lata życia spędził przed ekranem, oglądał co chciał. W tym przypadku. Tak. A nagle rodzice, potem w wieku 10-11 lat, wymagają od niego, żeby on zajął się czymś innym. No jest to niemożliwe. Na pewno jest to niemożliwe. To, co powiedziałam też na początku, że osobowość dziecka kształtuje się w pierwszych 7 latach więc ten czas zainwestowany przez rodziców również w rozwój duchowy dziecka przyniesie właśnie później efekty. Dlatego zachęcam też rodziców na, na moich spotkaniach, żeby poświęcili czas dzieciom na modlitwę, na czytanie fragmentów Biblii, na historie biblijne, na, na rzeczy, które uważam pozytywnie kształtują. Też zgadzam się z tym, że ten, tego typu wychowanie dziecka, nauczenie pewnych nawyków za młodu to potem w dorosłym życiu procentuje. Poruszyłaś taką rzecz jak wcześniej, jak coś o cyberprzemocy. Co to jest w ogóle ta cyberprzemoc? No bo nie jest to przemoc fizyczna, która występuje mhm. wokół tego dziecka, tylko ktoś podświadomie na niego działa. Co to jest Elu? Mhm. Y no jest to też z, jedno z zagrożeń, tak, cyberprzemoc. Właściwie jest to zjawisko stosunkowo nowe, bo pojawiło się na przełomie XX i XXI wieku. Do cyberprzemocy możemy zaliczyć wyzywanie, straszenie, poniżanie, robienie komuś zdjęć bez jego zgody czy filmów, a następnie publikowanie ich w sieci, rozsyłanie. Również podszywanie się pod kogoś w sieci. Ale to jest w tej chwili nagminne. To nie tylko dzieci to robią, ale tak. robią to przede wszystkim starsze osoby. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że nie, nie tylko to dotyczy dzieci i młodzieży, ale to dotyczy, dotyczy wszystkich użytkowników sieci. Wszystkich. Ale. Najbardziej narażone są dzieci i młodzież z powodu ich niskiej odporności psychicznej mhm. i y, również takiego wyczulenia na własnym punkcie, szczególnie jeśli chodzi o młodzież w okresie dorastania, w okresie adolescencji. Y, no akurat dla tej grupy młodzieży opinia grupy rówieśniczej jest bardzo znacząca. I jeśli będzie ta opinia negatywna, to może ona doprowadzić y, te młode osoby nawet do popełnienia samobójstwa. I to jest na porządku dziennym w tej chwili, biorąc globalnie. Zdarza się Globalnie, tak, zda biorąc tą sytuację, to raczej tak, mi wydaje mi się, tak. że to jest już Zdarzają na porządku. Zdarzają się dziennym. takie sytuacje. Mm -hmm. Ale chcę też podkreślić to, że tak jak każda przemoc w Polsce, również ten rodzaj przemocy jest karany i ścigany przez, <śmiech> <śmiech> przez organy ścigania, w tym u nas przez policję i przez prokuraturę. Poza tym osoby, które doświadczają tego typu przemocy w sieci. Mogą też zwrócić się do organizacji i stowarzyszeń, które w Polsce działają i pomagają takie, takim osobom. Biorąc pod uwagę teraz to, co powiedziałaś, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie zawodowe, uważasz, że w obecnym czasie policja i prokuratura, czy organy ścigania mają na tyle powiedzmy, dobry sprzęt, że potrafią tropić takich ludzi? Tak. Tak, z całą świadomością mówię, że tak. Czyli po prostu w sieci nikt nie jest inkognito. Nie. Czyli nie. wszyscy jesteśmy w jakiś sposób naznaczeni, że dana osoba robi coś i dostaje po nim ślad. Tak. <coughs> tak. Dobrze. Bior rodziców w tym przypadku, kiedy widzisz, że na przykład dziecko ogląda coś, co jemu się nie podoba albo nie należy tego oglądać, po prostu zakłada blokadę na takim urządzeniu. I powiedz mi, czy to pomaga? Y do jakiegoś czasu na pewno tak pomaga, do momentu, aż nasza pociecha nie nauczy się tej blokady znosić. No. Wiem, że teraz wielu rodziców złapie się za głowę. Jak to możliwe? No, jest to możliwe. Ja byłam świadkiem osobiście w szkole, jak czwartoklasiści znosili taką blokadę, a później ją przywracali. Znajomi informatycy też powiedzieli mi kiedyś, że nie ma takich systemów, które są nie do pokonania. A bystry dzieciak potrafi sobie ze wszystkim poradzić, tak naprawdę. Yy, moja koleżanka, informatyczka, yy, która też ma dzieci, powiedziała, że rodzic po założeniu takiej blokady yy, czuje się yy, dobrze, bo Spokojnie ma świadomość czuje, tak, tak, że jest spokojny. Mhm. Czuje, czuje się dobrze, bo ma świadomość, że ma jakąś tam kontrolę nad dzieckiem yy, i nad tym, co ono ogląda, ale tak jak mówię, jest to do czasu. Ja uważam, że o wiele lepszym zabezpieczeniem o wiele lepszym są dobre relacje w rodzinie. Rozmawianie z dzieckiem na trudne tematy, budowanie więzi w rodzinie, budowanie relacji. Wiem, że z własnego doświadczenia, ale też z tego, co opowiadają mi rodzice, że to przynosi skutek, bo jeśli dziecko jest na przykład, y, ma dobre relacje i rozmawia z, z rodzicem na trudny temat, chociażby na temat pornografii, tak? Czy wchodzenia na te strony, y, czy oglądania y, przemocy. Y, jeśli rodzic y, szczerze z dzieckiem porozmawia, mhm. przepracuje z nim ten temat, to y, wierzcie mi państwo, że w 80% dzieci, jeśli trafią na te strony, to wycofują się. Tak ogromny jest autorytet rodzica i co jeszcze raz podkreślę, dobre relacje w rodzinie, działa to o wiele lepiej niż jakiekolwiek blokady na telefonie. Mhm. Kiedy możemy powiedzieć w takim układzie, że to dziecko, które spędza dużo czasu przed multimediami, jest już uzależnione? Kiedy możemy powiedzieć... Czy jeżeli sięga po telefon więcej niż trzy razy dziennie, albo po o. komputer? Czy jest jakaś inna definicja tego? No, jest kilka takich symptomów, które mogą świadczyć o uzależnieniu. Rzeczywiście jest kilka takich symptomów. Przede wszystkim, jeśli korzystanie z telefonu, czy komputera, czy telewizji działa na nas, jak, czy na nasze dzieci, jak środek uspokajający. To, to jest taka jedna rzecz. Kolejna, jeśli podczas oglądania czy korzystania z, właśnie z innych multimediów, telefonu czy, czy komputera, nie następuje jakakolwiek selekcja. To znaczy, że dziecko ogląda wszystko jak leci, jest zainteresowane wszystkim. Takim symptomem też może być to, że odbiorca traci poczucie czasu. Mama się pyta syna, czy tam dzieciaka jak długo siedzisz przed telewizorem? Chwilkę, chwilkę, chwilkę jest. No właśnie, dzieci mówią chwilkę, nie zdając sobie w ogóle sprawy z tego, że jest to kilka godzin mhm. i to takich porządnych godzin. Poza tym, może się zdarzyć, że po kilkunastu czy kilku godzinach takiej sesji telewizyjnej Zaczynamy zaniedbywać obowiązki domowe, tak? służbowe, mhm. szkolne. Może też nastąpić uciekanie od problemów życia realnego. I znam takie przypadki, mhm. kiedy mężowie grający do nocy na komputerach po prostu zupełnie nie biorą udziału w życiu Rodzinie. rodziny. I jest to naprawdę przykre. Obserwuję takie sytuacje. Może też nastąpić rezygnacja z takich dotychczasowych form aktywności, jak spotkanie z rodziną, wyjście do kina, do teatru, uprawianie sportu, czytanie książek. Mogą też po odstawieniu, to też jest taki syndrom, że jeśli dłużej osoba nie ma kontaktu z mediami, mogą nastąpić objawy abstynenckie. Takie typowe rzeczywiście jak przy uzależnieniach, y, złe samopoczucie, rozdrażnienie, mm. jakaś niekontrolowana agresja, depresja czy pobudzenie psychoruchowe. Tak, y, żyjemy w takim czasie, kiedy de facto y, siedzenie przed komputerem teraz ma y, jest na topie, ponieważ y, większość dzieci z powodu pandemii siedzi przed komputerem po to, żeby się uczyć teoretycznie, bo nie wiem, jak tam to wygląda w praktyce, ale teoretycznie zakładamy, że robią to. Więc spędzają tych godzin na pewno więcej niż normalnie, chodząc do szkoły. Tak. I teraz yy, ma to wpływ na uzależnienie potem od yy, tych Oczywiście, gadżetów? Oczywiście, że tak. tak. Czyli świadomie w tej chwili, bym tak powiedział, rząd wprowadza uzależnienie od me mediów, dzieciaków, tak? Tak. Tak. Stosując ten. No jest to poważne oskarżenie w stosunku do, do, do rządu, ale to jest prawda, tak? Jest to prawda. Mhm. Wielu rodziców rzeczywiście skarży się na ten problem. Widzą, mhm. że coś się dzieje. Dzieci, proszę zauważyć, że dziecko, które szło do szkoły i, i powiedzmy 8 godzin spędzało w szkole, nie miało kontaktu, czy miało sporadyczny, no bo wiadomo, że lekcje mhm. informatyki m, no muszą odbywać się przed, kom, przed komputerem, tak. ale generalnie większość szkół w swoich statutach ma y, zapisany taki punkt, że dzieciom nie wolno korzystać z telefonów w czasie y, lekcji. Mhm. Niektóre szkoły również y, zaznaczyły, że w czasie przerw. Mhm. Y, uważam, że jest to dobre, dlatego że y, no dziecko musi też odpocząć Wydaje mi się od, od tego typu zabawek. Ale rzeczywiście rodzice ostatnio skarżą się na to i, i mówią o tym, że wieczorem, na przykład po takiej całodziennej sesji przed komputerem, gdzie dziecko najpierw się uczyło, a potem przed tym komputerem odpoczywało, że rodzice mają problemy w postawieniu dzieciom granic. Dzieci są pobudzone, agresywne, roszczeniowe, kutliwe. I wielu rodziców też zwracało się do mnie z takim pytaniem, jak sobie radzić w takiej sytuacji, mhm. bo oni się czują bezradni. Ja się zgodzę z Tobą, ale zadam takie pytanie może trochę nietypowe, bo dlatego, że ja też pracuję dosyć dużo przy komputerach, przy monitorze i wiem, że spędzenie tego czasu powiedzmy powyżej dwóch godzin lub trzech godzin na skupieniu przed tym małym ekranikiem powoduje ból głowy lub ból oczu. O, I teraz tych i teraz, symptomów i teraz, może być zdecydowanie i teraz więcej. I kwestia, te dzieci, je czasami jak się je ogląda, to takie e, białe myszki z czerwonymi oczkami, tak. które mają po prostu powiększone źrenice i e, tak powiedziałeś, są rozdrażnione, niedospane lub też inne objawy mają. Czy są w ogóle prowadzone jakieś badania dotyczące wpływu mediów na rozwój dzieci i młodzieży? Są, tak. W wielu krajach, w Polsce również. E... W Polsce jest taka pani, która się nazywa Jadwiga Izdebska. Dla mnie jest wielkim autorytetem. Ta pani napisała kilka książek właśnie z tej dziedziny. I pozwolę sobie tutaj y, przytoczyć trochę liczb, y, żeby państwu też uświadomić y, tak naprawdę... Y, skalę tego wszystkiego. Skalę, tak, skalę tego problemu. Bo y, były prowadzone badania w Polsce, w programach polskojęzycznych, nie powiem w jakich, telewizyjnych, były prowadzone badania. Przytoczę tutaj trzy programy. W pierwszym, to znaczy w jednym z programów w ciągu jednej godziny pokazano 21 scen przemocy. W mhm. innym programie, też popularnym naszym polskim, pokazano ich 14, a jeszcze w innym 9. Nasze polskie dziecko w ciągu jednej godziny może zobaczyć w polskiej telewizji średnio 12 scen przemocy. Rocznie jest to około 18 720 20 scen, a w okresie, w takim, którym jest takim e, odbiorcą, bym powiedziała, dosyć czynnym, czyli w okresie od 7 do 18 roku życia, tych scen przemocy jest 250 tysięcy. Czyli pomału ono zaczyna wierzyć w to, że to jest normalne. Tak, tak, dokładnie tak to wygląda. Yy, faktem jest, że yy, te oglądane przez dzieci sceny okru okrucieństwa, gwałtów, przemocy mają wpływ na kształtowanie się ich agresywnych zachowań, o czym bardzo głośno mówią psycholodzy i pedagodzy. Yy, no niestety, ale tak jest, że yy, rozpowszechnia się kult przemocy wśród młodych ludzi. Właśnie z tego też powodu. Mhm. Ja chciałam jeszcze przytoczyć badania, jeśli pozwolisz, z telewizji amerykańskiej. Również ta sama, autorka, ta sama autorka, pani Izdebska, podaje, że taki przeciętny czternastoletni Amerykanin w ciągu... Swoich 14 lat życia, krótkich 14 lat życia, na ekranie telewizyjnym y, zobaczył 11 tysięcy morderstw ekranowych i ponad 200 tysięcy różnych scen przemocy i gwałtów. Ja uważam, że y, liczby, te, te liczby są pod każdym y, względem przerażające. A proszę mi powiedzieć jeszcze jedną rzecz, taką, i patrząc już na y, oddziaływanie multimediów na ludzi. Chłopaków i dziewczyny. Moje wrażenie jest takie, że dziewczyny są teraz gorsze niż chłopcy. Czy zgadzasz się z tym? Tak. tak. Poza tym zachowania. Tak. Są Agresja bardziej... jest bardziej uwydatniana u dziewczyn. Są, nie wiem, czy są bardziej podatne, czy po prostu to jest ten kultur, o którym mówisz. Myślę, że, myślę, no. że tak. Ich psychika też jest bardziej podatna. Gdzieś tam wrażliwość swoją, taką kobiecą, y zamieniają na taką twardą, męską. Y takie twarde męskie działanie. No niestety, ale wpływają na to media w dużym, w dużym stopniu. Czyli emancypacja kobiet nie wyszła im dobre, na dobre. No nie. <noise> Proszę Państwa, jeszcze mam jedno pytanie do, do mojej rozmówczyni. Czy ma jakieś rady dla rodziców, które mogłaby w tej chwili udzielić, aby ustrzec rodziców przed tymi błędami, które na pewno popełniają? Tak, to znaczy może nawet nie rady, ale takie bardziej zachęty do wypróbowania dla rodziców. Uważam, że taką dosyć istotną sprawą jest umiejętne dobieranie dzieciom programów ze względu na wiek i na zainteresowania. Myślę, że też ograniczenie, dobrym zwyczajem też byłoby takie ograniczenie oglądania telewizji czy korzystania. Z komputera do jednej godziny dziennie, powiedzmy, tym małym dzieciom, tak? W, w tym mhm. okresie między siódmym a dziesiątym rokiem życia, a uważam, że u młodszych dzieci y, oglądanie bajek pół godziny dziennie jest naprawdę wystarczające. To nie jest za dużo? Albo nawet za dużo. No, ja patrząc tak na. Yy... Rodzinie takie dziecko, które ma tam między 2 a 5 lat, jego skupienie się na bajce to jest zaledwie 3 do 4 minut. Tak, u malutkiego dziecka tak. <laughs> dokładnie tak to wygląda, że to jest bardzo niewielki odcinek czasu. <laughs> no ale już taki czterolatek potrafi yy, przesiedzieć kilka, tak. kilka godzin. Dokładnie. I jak myślisz, on coś z tego pamięta, czy raczej to było na zasadzie, że... Bajka była fajnie, bo tam było kolorowo, śpiewali. Nie, fajnie. pamiętają, dzieci pamiętają. pamiętają. Sceny przemocy pamiętają. Mhm. Są tak, wielu rodziców też zwraca się do, o pomoc do pedagogów i psychologów. Oczywiście po jakimś tam dłuższym czasie o pomoc, bo się okazuje, że ośmioletnie dzieci na przykład się moczą z powodów lęków, są nadmiernie agresywne. Gdzieś tą agresję wyrzucają na swoich na swoich braci, na swoje siostry mhm. i zaczynają rodzice się zastanawiać skąd się to wzięło, a to się właśnie wzięło z oglądania telewizji. Telewizji. I nie tylko. I nie e... tylko. Ja jeszcze bym Ech. chciała też powiedzieć tak wracając do tego, tak. o czym żeśmy mówili, że myślę, że takim dobrym zwyczajem w każdej rodzinie mogłoby się stać, mogłyby się stać takie domowe godziny ciszy, kiedy odbiorniki są wyłączone kiedy nie chodzi radio, nie, nie słychać radia, nie słychać telewizora. Na pewno te odbiorniki powinny być wyłączone w momencie, kiedy dzieci odrabiają lekcje. To, to bez dwóch zdań, Aha. bo to rzeczywiście rozprasza ich uwagę i, i powoduje, że gdzieś te, ta koncentracja jest bardzo zaburzona. Ale myśmy z mężem w domu wprowadzili takie godziny ciszy, że nie włączamy, Aha. nie włączamy nic, wyłączamy też, wyciszamy telefony. I y, myślę, że jest to potrzebne każdemu człowiekowi, żeby się po prostu nasz układ nerwowy y, zregenerował. Czyli wychodząc na spacer do parku, zostawiamy telefon w domu tak, i tak. po prostu idziemy. Tak. Moim gościem w studiu dzisiaj była pani Elżbieta Bukowska i dziękuję Ci Elu za spotkanie w radio. Również dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że mogłam z Państwem być przez te kilka chwil. I myślę, że udało mi się y, dotrzeć do, y, do Państwa z tym przesłaniem, z którym tu przyjechałam, a mianowicie z tym, żeby, żebyśmy y, zwrócili baczniejszą uwagę na to, co oglądają nasze dzieci, żebyśmy y, byli obecni w życiu naszych dzieci, y, również w tych chwilach, kiedy siedzą przed ekranem. Budujmy dobre relacje, y, budujmy więzi, bo. Y, to jest dobra recepta na to, żeby nasze dzieci kiedyś wyrosły na dobrych ludzi. Dziękuję, Elu. I jeszcze jedna informacja. Okazuje się, że Ela nie jest tak nieznaną osobą. Proszę Państwa, mamy informację tu właśnie mailową, że jedna z naszych słuchaczek przesłała pozdrowienia dla pani Eli i powiedziała, że uczestniczyła w jej wykładach. Więc bardzo serdecznie dziękujemy, więc nam bardzo miło, że słuchają jednak nas osoby z różnego grona. Z nie wiadomo skąd, ale bardzo dziękuję. I również Ela tutaj. Ja również też. dziękuję za pozdrowienia. <noise> dziękuję bardzo.